great Hannibal Barker. Cześć, to jest Rayagasp 119. Witam was w kolejnym filmie na moim kanale, jakim jest Rom 2 Total War na modyfikacji Parabellum, gdzie nasza flota wspomagana przez egipską flotę zostanie wypuszczona do zniszczenia armii kuszyckiej, która dołączyła do naszych przeciwników, a ja nie będę tutaj opierał się tylko na automacie. Będziemy atakować tą armię wręcz. Znaczy będziemy po prostu taranować i niszczyć im okręty, tak jak zawsze to robiliśmy z Rzymianami wcześniej. O Rzymianach mowa. Ach, kochałem zapach płonących legionów u poranku. Ale skoro legionów już nie ma, bo Rzym nie istnieje, to będzie trzeba... Znaczy, ja mam wojnę jeszcze z Wenetami, to jest najgorsze, co już wspomniałem. I to jest trochę gorsze niż myślałem, że będzie po powrocie. Tak, oj. No, tak trochę teraz przemyślałem. Będzie ciężka walka z Wenetami, bo ja mam dużo tereny. Rozpocznij rozmieszczaniem. O, jak mi przykro. Gdzie ma się generała? Gdzie się generała? Toż w armii Kuszytu. Kawaleria afrykańska, znaczy pustynna. Opancerzona, pustynna kawaleria. Tak samo. Miecznicy, o, w piżamach. Najemna, dowód pancerna, dowód mieczniczy w piżamach. Libijscy, tego, łucznicy. Egipscy, to widzieliśmy ich. Watashin Afrykanin. Nic ciekawego. Libijscy, łucznicy. I nic nowego. Dobra. To standardowo, mając taką armię, taką flotę, mając duże okręty, tych okrętów jeszcze nie widzieliśmy osobiście. Ulala. To jest trochę mniejsza, ale jest do ataku. Dictę z Marines na pokładzie. Z kartańskimi kopytami. Wy jeszcze macie podobny stateczek, właśnie z łucznikami italijskimi. Ci już byli, tylko są na większych statkach. Tak, i tych statków jeszcze nie widzieliśmy, tylko właśnie takie wielkie, fajne statki. Dobra, to tak, chciałbym, żeby tak. No generał na największym statku był w środku. Po jego lewicy będą oddziały atakujące w ten sposób, po jego prawicy te oddziały. I teraz tak, druga fala tutaj. Tu. Tu. No dobra. Full speed. Assault ships reporting. Your orders, my lord. Ready, willing and able. Port ships ready and waiting. Okay, takie coś zrobimy. Support ships ready. Hack them down. Forward warriors of Carthage. Support ships at your command. Assault ships awaiting your word.
warships at your command. Assault ships ready to attack. Ready, willing, ready, and able. Head down, Lord Velvet. Show ships them steel. Aye. To the oars. Dobra. Assault ships ready for orders. Balamon's fury. Ready and able. Support ships ready. Ready. Orders. Assault ships reporting. Support ships orders. Ready and waiting. Assault ships ready for orders. Orders. At your command. Our order. Ships. My lord. One of our ships is being boarded. Support ships at your command. Zgarała. Fuck. Assault ships reporting. On your order. Crewed by warriors and the enemy general is dead. Our missiles await your orders, my lord. Battle ready. Our orders. Support ships. The battle is turning in our favor. Noski mi padają. No właśnie dlatego. Niestety władca mój poległ. One of our ships is being boarded. My lord. Support ships at your command. Ready? Tribunos! No, wy przegraliście mi walkę tutaj. Battle ready! Assault ships ready for orders. One of our units has used all its ammunition. Jest flota egipska! One of our ships is being boarded. Our oars are set. Support ships at your command. Assault ships reporting. Battle ready. Set the oars. Ready, willing, and able. Ready. Pack them down. Our missiles await your orders. One of our ships is being boarded. Jak to kurwa nagle? Aha, bo spalony. Ships ready for orders. Support ships at your command. Support ships at your command. Assault ships ready for orders. One of our units has used all its ammunition. Loyal sons of Carthage. Weapons ready. Teraz kurwa szybcy jesteście. One of our ships is being boarded. Our missiles await your orders. Jest rana polońska, że możemy sobie zatrzymać nagle ten. O, i nagle chłopaczcie kurwa zginęli, bo statek spłonął. Się potopili nagle. Dawaj na nich. Ta, zajebiście sobie teraz tutaj porozrzucacie, nie?
Dobra, a jeszcze ci zostali. Wy uciekacie. Assault ships reporting. Support ships ready and waiting. Assault ships ready for order. Dobra, bijcie ich jeszcze. Przyspieszmy to. Ale straty, że ja pierdolę. Po was ludzi straconych, w tym generał. Generał bardzo dobry i dowódca frakcji. O, ja pierdrylę. Przez tą kurwa ilość liczników piewanych. Nie skupiłem się na łucznikach. Znaczy to tam był chaos. Nie lubię bitew morskich. Mogę kurwa wziąć automat. No chuj, już mogę wziąć automat. Tam już. Chciałem mieć tą satysfakcję, właśnie auto satysfakcję. Że będę brał automaty przy takich kolejnych bitwach. Aż mi brak słów do tego. Jezus Maria. Ta, trochę ta śmierć. Zabić to. Dobra, dawaj naszego. Kogoś dobrego, co ty masz tutaj? Coś do floty może? Chuj, ty się nadasz. Ten ciężki statek tak czy siak trzeba mieć. Tu masz dobrą stat, tutaj jest stocznia dobra. Płyńcie do Felli. Stwierdzić, że turę trzeba tu dowerbować tutaj. To tyle. Okej. I dobra. Myślę, że to będzie tutaj okej. I to była długa, dość męcząca. Stać nas na utrzymanie na chwilę, jeżeli chodzi o hajsy, nie jeżeli chodzi o ogólnie. Ja też tu werbujecie flotę, widzę. Tak czy siak, flota będzie droga. Przebuduję wszystko na razie, 12 jedzenia. To jest normalna wiocha. I armia gdzie będzie tutaj zgaduje. Albo ją wybilić. Nie, tu jest, dobra. Możesz pójść wszędzie, bo jeszcze, że pójdziesz na Eborę, ale chyba będziesz odbił swoje miasto, mi się wydaje. Jak zobaczyłeś, że jestem tutaj już. Możesz pójść w zasięg miasta, niestety. Sojusznik Darcia, mam już jakiś tam duży punkt. 50 miast portowych, mam 30 razem z sojusznikami. Potrzebuję jeszcze całej Italii Bosforu. Tutaj z tymi mógłbym spróbować jakiś sojusz zrobić. Jestem ze stami, nie, z tymi panami z sojuszu, ale was jeszcze tutaj mam Bityńczyków. Nie, tak, Bitynia tutaj zaczyna schodzić. Wy się napierdacie z Bitynią? Tak! Jeżeli Bitynia, mój sojusznik militarny, zdobędzie te tereny, a to jest nawet blisko tego jest, to nie jesteśmy tak naprawdę na dobrej drodze do tego. Do zrobienia tego. Tylko brakuje teraz, tylko tutaj będą głównie walki trwały. W tym miejscu.
i wszystkie siły będziemy transportować tam, no i tutaj. Wszystkie siły z Hiszpanii, jeżeli pokonamy ostatecznie zagrożenie z tej strony oraz buntowników, wszystkie siły z Hiszpanii idą do Italii. Nawet przez Massalię, która jest moim sojusznikiem obronnym. Tak, spróbujemy wyciągnąć od ciebie prawo przemarszu. Okej. Okay. Przejdziemy tędy. Niektórymi armiami północą, niektórymi przez morze, niektórymi z południa spróbujemy podejść. I ewentualnie chronić Syrakuzy od upadku. Bo tutaj straciliśmy właśnie osadę przybrzeżne. To się z nimi sprzymierzyć. Wy mnie lubicie? No wy mnie tak średnio lubicie. Z Odrysami, przez to, że się z nimi bijecie, ja jestem w sojuszu z nimi. Dobra, to was trzeba będzie podbić. Tak czy siak, wy nie lubicie moich sojuszników, więc to nic to nie da. Ty płyniesz tutaj do tego buntu, żeby go zniszczyć. Okej. Okay. Tu idzie kolejna armia, by zdobyć Memphis. Ale Parajnio, tu by się przydało, tylko że tu jest dużo wszystkiego. No tu co prawda nie ma. Moglibyśmy przejść. Tego momentu? Czekać. My tutaj możemy ich zaatakować, ale nie, się nie chce ich atakować. I pewnie tutaj dużo mam sił. Czułabym flotę, ale flota się uzupełnia. Dwie tury się uzupełni. Sześć okrętów straciliśmy. Niestety. To jest 3000 osób. Kartynie 23, tu już nie ma żadnych, dobra. Do ładu publicznego, to jest Astarty. Cyk, zbuduj to. Do ładu publicznego, potrzebujemy tego. Dobra, tura. Aby tę jedną armię się cofaliśmy, tak czy siak pamiętam. Aha, moja armia blokowała dostęp do tego. Druga armia tu jest. Oni się cofnęli. Military Alliance za 10 tysięcy. Raz, dwa, trzy miasta podpowe. Dobra. Kurwa, moja armia tylko blokowała dostęp do tego miasta. A z kim się bije... Seleucyd? Z Bidinem się nie klepiesz. Czyli teoretycznie możesz przejść tylko tędy, żeby atakować Pergamon. Czyli na razie to nie Interere. W sumie to mnie tutaj Interere jednak. Stoimy tutaj. Ty masz tu. Nie wiem, co ty tu masz. Odejść tu. Dalej nic nie wiem. Stój tu i się okop. Okej, fortyfikacje weszły. Jest armia libijska. Ona weszła gdzieś tam do ataku, poszła? Już tu była armia libijska. Jest to z tą armią. I kurwa poszli. What the fuck? My lord, at once. Journey completed. Ready for orders. Ja tu mam tych, którzy są mocno okopani. Ja tu mam. W sumie jakbym trafił w słonie będące w środku tam, to by ich też w szały wpadły. Ma dużo falangi. Nie mam nic takiego dobrego, żeby się tego pozbyć. Noszczy mógłbym wziąć procarzy i łuczniki. Procarzy i łuczników.
Lampy tasty, czy mogą walczyć. Mele, tak na się linia załamie. Mela tak 40, kurwa, no mela tak 40, 52, to nie jest taka zła jednostka piechoty. Dobra, zostawiamy ich na razie. To buduje armię, weź tych saboty. Udało się. Iza. Dobra. Jak to wygląda, powiedzmy. Dalej płyniecie. Dalej werbujecie. Teraz tutaj, bo widziałem, że on tu podbiegał. Gdzie ta armia jest, ja nie wiem. Zapisz grę. Czy F5 też działa tutaj? Czekajcie, F5. Nie działa F5. Znikąć ta druga armia gdzieś przychodzi. Skąd i te kurwa drabiny są tu potrzebne? What the fuck, czekaj. Co tu ma w mieście? Uchy mi te drabiny. Tu jesteście. Disengage! Nie wiem, co on tu ma, że potrzebuje drabin. How can I serve Carthage? Mógł go zabić. Dobra, nie udało się. Na dwóch procentach ja się oczekiwałem, ale zawsze coś. Idźcie od południa tam. Tak? Jak ja widzę, to coś się stanie dużego? No dużo się stanie, dobra, siedź tu. Okej, okay, jak wyglądają politycznie moi... To jest 8, 4. Wydarł zmarł w bitwie, no dobra. Za które będziemy w Liblaeum? Okej. Okay. Kurde, korci mnie zaatakowanie tutaj czegoś, a nie mam czym. Nie mam czym tego atakować. Które sobie zrobują wojska. Tu siedzicie. Problem jest tutaj też. Duży problem. I teraz widzę, co robi mój sojusznik tutaj. Właśnie dwie armie. Trzecia tutaj. Flota. Czwarta armia. Kolejna flota. I nic więcej. On jest tu. Oni są tutaj. I was atakują. Gdzie oni was atakowali? Że tu? Że nie, to nie oni nawet. Gdzie oni was atakowali? Że na tym terenie mogą tylko atakować, mogą. Tutaj. To jeszcze przejście przez las. Albo tutaj. What the fuck. Medlan. Nie muszę iść ten cały region, czyli tak naprawdę potrzebuję tej armii, która zniszczy buntowników, pójdę sobie tędy przez Kosentię. Aha, no tak. Z Raku tutaj mam armii. Syrakuzy miały mury zawsze. O co chodzi, czemu tu ich nie ma? Miały mury, czy nie miały mury? Wiem, że miały mury. Przynajmniej w Divided Impera. Więc coś tu jest pozmieniane, jakiś pasz może wszedł, nie wiem. Okej. Okay. Problem dalej jest taki, że ja nie mam tutaj jak ugryźć tego kawałka ziemi. Mogłem ich tutaj oblegać, a co mi to dało? Nic w sumie. Myślę, że turę zrobimy i tyle. To się musiało ruszyć, to się ruszy jeszcze, ale się nic nie musi ruszyć, więc... No, tam są cztery armie w Tarsus. Wcale bot nie spami niczym. Padaj. There is little honor in sitting as a spectator.
I ask in humility. Join the fray and taste glory. Na razie jeszcze nie. Serio? Skowaliście ty? Dobra, to i tak garnizon tutaj będzie walczył, więc... Cieńców. Opa! Podnosimy się i lecimy dalej. Rozrywku, no na Gershyn Park. The love of gold can stir evil in men. Give us... The love of gold can... Ludzie lubią brać pieniądze, kurwa, od gracza. Bo ja żądam... O, znaczy oni chcą prawa pakta i agresję? Z większym. I jeszcze... Starają się, żeby to jakoś przetrwało, nie? Czyli zdobyli właśnie Mediolan. Oblegają Mediolan, pełną armią. Co się dzieje ciekawego? Ja chcę im pomóc. Tracę sojusznika. Jeżeli im nie pomogę. No to chuj. Cofamy się tutaj do Apolonii. Apolonię znajdziemy, będziemy mieli tutaj w potrzasku, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o Italię, będziemy zdobywać Italię powoli. Z ich flota, kupuje swoje floty. Okej. Okay. Teraz to jest sytuacja. Hoj, znaleźliśmy armię. Świnę sobie tego? No tutaj będzie ciężko. Tu będzie ciężko. Czekaj, jak tu kurwa zrobić. Olen must die. Breaking things is entertaining. Kurwa, nic ci się nie udaje ostatnio. Teraz pójdziesz na gułag. Na Tagiński, na pustyni. Tak, wracamy tą armią. Jakby to idzie wam z podbijaniem. Tak kiepsko bym powiedział, tak średnio. Czemu wy wracacie? Tu macie kurwa wroga do podbicia. Co jest? Zawarliście sojusz, czy co? Ty się napierdalacie z nimi, nie? Tak. A wy zaraz zginiecie też. Widzę, że jesteście oblegani już. No cóż. Smutek. Dobrze, moi drodzy, w tym momencie zakończę ten odcinek. Jest on dosyć ciekawy, bo się dzieje dużo rzeczy. Na razie, cześć, do widzenia.